uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. W związku z tym, że mamy te dwie uchwały, to żeby nie doszło do pomyłki, rozpatrujemy tą uchwałę, gdzie w pierwszym paragrafie mamy dział 801 i 921, czyli 801, 801, 801 i 921. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Miasta Tarnobrzega uchwala, co następuje. Wysoka Rado, przechodzę do paragrafu 3 uchwały. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dniem 22 grudnia 2015 roku paragraf 2 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 291 520 zł. Deficyt budżetu w wysokości 291 520 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Paragraf 3 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 931 520 zł. Paragraf 4 uchwały. W uchwale budżetowej Miasta Tarnobrzega na rok 2016 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 22 grudnia 2015 roku tabela numer 3 i załącznik numer 1 otrzymują nowe brzmienie określone w załączniku numer 1 i numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Uchwała podlega ogłoszeniu zgodnie z przepisami w tym zakresie. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi Miasta Tarnobrzega. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, uchwała posiada pieczęć radcy prawnego i posiada również 4 opinie Komisji Rady Miasta, czyli wszystkie 4 opinie są pozytywne: Komisji Finansowo-Budżetowej, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Zdrowia, Rodziny i Ochrony Środowiska oraz Komisji Techniczno-Inwestycyjnej, która również jest pozytywna. Bardzo proszę o planszę do dyskusji. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pani Radna Bożena Kapuściak. Panowie Prezydenci, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja bardzo serdecznie w imieniu mieszkańców Dzikowa, a przede wszystkim młodzieży i dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 9 pragnę podziękować najpierw za projekt Panowi Prezydentowi i mam nadzieję, że Wysokiej Radzie za podjęcie tej uchwały, bo dzięki tym zmianom w budżecie pozyskamy środki, które przeznaczymy na rewitalizację placów zabaw. I mam nadzieję, że te 62 tysiące, a większość tych środków pójdzie na rewitalizację placu zabaw na Dzikowie, ponieważ ta inwestycja jest bardzo potrzebna. Ten plac zabaw jest od dawna zamknięty, nieuczęszczany. Do mnie jako radnej zgłaszały się i rodzice, i mieszkańcy Dzikowa. Także serdecznie panu prezydentowi dziękuję i Wysokiej Radzie również dziękuję, bo mam nadzieję, że ta uchwała zostanie podjęta. Serdecznie dziękuję i zapraszam do głosowania. Dziękuję serdecznie pani radnej. Bardzo proszę, pan radny Witold Zych. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Prezydenci, tak na marginesie gratuluję, taka ekipa, wszyscy najważniejsze osoby w mieście. Dawno takiego składu nie było. Mówię o władzy wykonawczej. To cieszę się, bo będę chciał coś powiedzieć na temat właśnie tej zmiany w budżecie, którą Państwo zaproponowaliście. Ja tu czytam, że się chce skierować 350 tysięcy złotych na przebudowę klatki schodowej wraz z przylegającymi pomieszczeniami i holem ekspozycyjnym. Oczywiście mówimy tu o zamku w Dzikowie. Tak na marginesie, 350 tysięcy to jest dokładnie tyle samo, co potrzebne było na odwier wód siarczkowych, ale widzę, że na wody siarczkowe nie ma na rozwój naszego miasta, ale na budowanie kolejnych sal ekspozycyjnych w zamku Tarnowskich, podkreślam Tarnowskich, są. Ja, jak Państwo pamiętacie, miałem na ten temat wystąpienie dosyć obszerne, bo chodziło właśnie o skierowanie pieniędzy, bo chyba w zeszłym roku na
adaptację skrzydła. Chodziło tam o, argumentacja była taka, że chodzi o biura dla pracowników, ponieważ pracowali w Starym Spichlerzu, gdzie były bardzo złe warunki, to były pomieszczenia ogrzewane. I ja to oczywiście, to było jakieś rozsądne uzasadnienie, ale wtedy też przedstawiłem Państwu, władzy wykonawczej, obszerną argumentację, żebyście się Państwo zastanowili, i wskazałem Wam konkretne przykłady i mówiłem Wam o inwestowaniu w dobrej wierze, w złej wierze. Drodzy Państwo, zamek wcześniej czy później wróci do, tylko w skrócie przypomnę, wróci do Tarnowskich. Postulowałem wtedy, podpiszcie jakieś porozumienie z rodziną Tarnowskich. Wtedy jest jakieś uzasadnienie inwestowanie w ten zamek. W tej chwili Państwo chcecie skierować tak duże pieniądze w złej woli. To znaczy, te pieniądze lekką ręką inwestujecie w własność, która wkrótce stanie się własnością rodziny Tarnowskich. To jest marnotrawienie publicznych pieniędzy. Ja przypomnę, Tarnowscy całkiem niedawno, parę miesięcy temu podpisali tutaj akt, przejęli, w zeszłym roku przejęli zamek w Suchej Beskidzkiej. Piękny, też renesansowy zamek. I co się stało? Sprzedali go. Sprzedali go gminie. Gminie właśnie Sucha Beskidzka za 5 milionów. Było tam najpierw 8 milionów, pertraktacji 10, zostało na 5 milionach. I co Państwo myślicie? Kto za to zapłacił? Tam władze gminy myślały, że państwo pomoże, rząd pomoże dać im pieniądze. Nie. To wszystko zostało i cały ciężar wykupu zamku od rodziny Tarnowskich spadł na barki samorządu. Państwo, ja po prostu nie mogę zrozumieć, że wy, no przedstawiłem wam wiele przykładów. Dałem wam przykład Krasiczyna, gdzie książę Sapieha, tam też są sprawy właśnie spadkowe, gdzie Agencja Rozwoju Przemysłu, z racji tego, że tymi sprawami się zajmowałem, nie inwestuje w ten zamek, bo to byłyby pieniądze źle zainwestowane, nie w jakiejś złej wierze. Państwo cokolwiek posłuchaliście mnie, przeanalizowaliście te rzeczy. Państwo w dalszym ciągu, oczywiście to jest piękne, że kolejne komnaty będą, kolejne wystawy, nie wiem, wystawy jak na przykład akty męskie Ruzamskiego, ostatnie akty kobiece w zamku. Też jestem zbulwersowany taką książeczką wydaną przez władze miasta. Niby to są bajki, tak, Ruzamskiego, gdzie jest pełno wulgaryzmów, gdzie jest erotyka, gdzie są jakieś diabelskie postaci. Tak Państwo wydajecie pieniądze samorządowe, ale 350 tysięcy to nie jest zabawka, to są ogromne pieniądze, które nie powinny być tam skierowane, bo to będzie obciążało w przyszłości budżet samorządu, jeżeli Tarnowscy odzyskają ten zamek, a na pewno tak zrobią, tak jak w innych przypadkach. I ja zabytkami się bardzo dużo zajmuję, niejednokrotnie to zwracałem uwagę na stan oficyny obok. Jeżeli tam na przykład by były jakieś pieniądze skierowane. Przecież do tej pory tutaj z Państwa strony były mówienie, że nie inwestujemy tam nic, no bo to rodzina Tarnowskich może odzyskać. No ale drodzy Państwo, Państwo chcecie kolejne salony na zamku za nasze pieniądze, za pieniądze społeczeństwa. A co tam się dzieje w tej oficynie? Panie prezydencie, niech pan tam sobie spojrzy do góry, jak pan tam często jest. Niech pan zobaczy powybijane szyby. Niech pan zobaczy dzieci pod tymi szybami. Tam tysiące ludzi przechodzi. Niech te szyby spadną na któreś dziecko. Tam dzieci do piwnic wchodzą, niezabezpieczony budynek. Na to pieniędzy pan nie ma. Ale wydawać na kolejne salony w Zamku Tarnowskich macie państwo pieniądze. Proszę nie przeszkadzać. Bardzo proszę, panie radny, kontynuować. Pani radna coś o kaplicy wspomniała? Panie radny, proszę kontynuować wypowiedź. Nie, bo nie. Mogę też tutaj ciekawy wątek poruszyć, kaplicy, właśnie imprezy organizowane w zamku, hucznie niektóre reklamowane, a taka ważna dla duchowości właśnie Tarnobrzega, zamku, kaplicy, jak poświęcenie ikony Matki Boskiej Paczajowskiej, kopii. Nie chcę tu o jej historii mówić, tam bardzo ważna ikona, która była, no jakby taką porównać do Matki Boskiej Częstochowskiej, naszej, to na kresach spodni, to była kopia.
Nic, żadnych informacji. Nigdzie. Przyjechał biskup, odbyła się msza, oczywiście władze miasta, parę dokładnie osób, ale żeby gdzieś na stronie miasta i poinformować ludzi o tym, czy gdziekolwiek, to nie. Inne państwo jakoś macie czas i pieniądze, żeby reklamować inne imprezy, a tak ważne imprezy z udziałem Jego Ekscelencji biskupa, tak jakby nie było takiej. Także to jest uwaga, jeżeli pani ma, pani radna, coś jeszcze, na pewno znajdę dla pani odpowiedź co do kaplicy. I drodzy państwo, wrócę do tej oficyny. Na to nie ma pieniędzy, tak? Na salony konkretnie. Panie prezydencie, niech pan przecież był naczelnikiem Wydziału Architektury też. Co pan zrobił? Kamienica szkolna, a rynek, tam gdzie te lody są. Jak długo w jakim stanie ta kamienica będzie? Niech pan też zajrzy, podniesie głowę do góry i zobaczy szyby popękane, powybijane, które mogą dzieciom, setki dzieci tamtędy przechodzi tą drogą, pod tymi oknami. I co? Nie zajrzy pan, nie spojrzy pan, nic pan nie wyegzekwuje od tego, od właścicieli czy od nadzoru budowlanego, żeby zabezpieczyć ten budynek. Chyba że jakaś tragedia powstanie. Jest wiele takich rzeczy. Także wracając do tych 350 tysięcy złotych. Tu na marginesie wspomnę, jak miasto sprzedawało tą kamienicę, no, która jest naprawdę jakimś wstydem dla naszego miasta, że władze przez tyle lat nie potrafią tej kamienicy doprowadzić do jakiegoś porządku. I bardziej jeszcze zagrożenie sprawia dla życia ludzi. Wiecie państwo, tam w ogóle nawet w zapisie sprzedaży nie było jakiegoś zapisu, że ileś lat się daje właścicielowi, żeby wyremontował tą. To jest właściwie jak on może robić, co chce. Tak władze miasta dbają o nasze mienie. Także piękna, zabytkowa kamienica i tam nawet nie ma zapisu, że trzeba było to zrobić w 5-10 latach, jak jest przy wielu obiektach zabytkowych. Także wracając do tej, tu mam oczywiście dylemat. Nie wiem, dlaczego państwo w uchwałach budżetowych mieszacie takie różne zagadnienia, różne tematy w jednej uchwale, bo oczywiście są tu ważne uchwały, tak jak koleżanka radna wspomniała, czy dla dzieci, to są bardzo ważne i ciekawe, ale inwestowanie 350 tysięcy złotych w złej wierze z naszych podatków po to, żeby, nie wiem, kolejne sobie sale zrobić, a ten zamek wkrótce i tak wróci do Tarnowskich i my będziemy musieli wykupywać. Nie państwo. Państwo nawet grosza nie da na to. Na barki samorządu to spadnie. Ja nie mogę zagłosować za tym wnioskiem. Jeżeli będzie możliwość rozdzielenia tych, to oczywiście poprę to. Ale nie zgadzam się, żeby nasze pieniądze, pieniądze społeczeństwa były na takie, nie nazwę to oczywiście, bo przyjemnie mieć jest nowe sale, ale marnotrawione w złej wierze. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Panie prezydencie, Wysoka Rado. Nie ukrywam, że ten temat tych pieniędzy, bo akurat też chcę na ten temat powiedzieć, pojawił się już wcześniej. Ja w przeciwieństwie do pana radnego Witolda Zycha spotkałem się z dyrektorem muzeum i środki, które mamy tutaj przeznaczyć, są przede wszystkim na remont klatki i schodów. Bo faktem jest, że na dzień dzisiejszy względy bezpieczeństwa w zamku stanowią dużo do życzenia. I są pewne służby, mówię tutaj o policji, o Państwowej Straży Pożarnej, którzy już napominają dyrektora, a po części myślę, że też to dotyczy władz miasta, nas, panie radny Zych, bo pan też jest we władzach miasta, panu przypominam, po półtora roku sprawowania mandatu radnego. I uważam, że jeżeli doszłoby do tego, bo myślę, że pewne służby mają pewną cierpliwość, ale ta cierpliwość na pewno się kiedyś skończy,
Jeżeli doszłoby do tego, że z tego powodu, że względy bezpieczeństwa w zamku nie są zachowane, a mamy tam teraz tak wspaniałe eksponaty, jak między innymi oryginały Konfederacji Barskiej, Konfederacji Dzikowskiej, rękopis Zemsty Aleksandra Fredy i wiele innych kronik mających setki lat. I uważam, że jeżeli z tego powodu doszłoby do zamknięcia zamku, czy niemożliwości wpuszczania tam, to byłby największy wstyd dla miasta. Największy, jaki może być. I uważam po prostu, że z tego powodu, pomimo że oczywiście powinniśmy ograniczać środki na zamek, bo w pewnym sensie bardzo dużo zostało zrobione w tych wszystkich sytuacjach, które przekazywaliśmy w tej kadencji Rady Miasta, środki na zamek, były to sytuacje rzeczywiście potrzebne. Albo chodziło o to, żeby mieli gdzie ludzie pracować, albo o to, żeby można było te wspaniałe zbiory w Tarnobrzegu mieć. Nie trzeba jeździć do muzeum do Krakowa, bo bardzo często lubimy jeździć do Krakowa, do Warszawy, a takie zbiory mamy na miejscu. I jeszcze raz powtarzam, wielkim wstydem by było dla władz miasta, dla nas, władz miasta, jeżeli po prostu byśmy do tego doprowadzili. Bezwzględnie uważam, że tą uchwałę trzeba poprzeć. Bardzo proszę, pan radny Witold Zych. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panowie prezydenci. Ja tylko gratuluję panu przewodniczącemu. Jest budowlańcem, inżynierem, wszystko się zna. Nie może zamek funkcjonować. Przez tyle lat funkcjonował z zamkniętym poddaszem. Teraz nie może funkcjonować. Jak zrobimy klatkę, to zaraz będą kolejne, bo tam też nie może być, albo jeszcze na dachu tam coś nie może być. Wiecie państwo, trzeba merytorycznie w pewnych rzeczach dyskutować. Ale mam też jeszcze pytanie do pana przewodniczącego, ale może zmieniłem zdanie, może przy innej okazji, przy innej wypowiedzi to pytanie zadam, bo bulwersuje mnie, szczerze mówiąc, tak. Ja na ostatniej sesji czytałem, że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rad oraz prowadzenie obrad rad. I wtedy też mówiłem, że pan przewodniczący rady wchodzi jakby w buty rzecznika prasowego, pana prezydenta. Wypowiada się za niego, broni się za niego. Panie przewodniczący, jak chce pan być jednym z nas, proszę oddać przewodnictwo rady, bo ustawa wyraźnie mówi, co pan powinien robić na obradach miasta. Tylko i wyłącznie zajmować się organizowaniem pracy rady oraz prowadzeniem obrad rady. Nie ma w ustawie o samorządzie to, co pan robi. Tak jak się obserwuje obrady Sejmu. Czy marszałek Sejmu... Panie radny, proszę w sprawie uchwały. Wychodzi z swojej, wchodzi na trybunę i dyskutuje. Marszałek Sejmu jest do prowadzenia obrad. Pan też powinien być. Niech pan odda przewodnictwo i niech pan wtedy dyskutuje. Nie wiem, w innych radach jakoś inaczej to wszystko wygląda. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Wypowiadam się teraz jako przewodniczący Rady Miasta. Nie życzę sobie, żeby mój mandat kwestionować, bo niczym się nie różni od pana mandatu, panie radny. To, że jestem przewodniczącym Rady Miasta i upoważnionym do prowadzenia obrad, to jest jedna rzecz. Natomiast mój mandat się nie różni od pana. Niczym się nie różni. Więc proszę z szacunkiem się odnosić do mojego mandatu, bo ja nie kwestionuję pana mandatu. I proszę sobie to zapamiętać. Nie widzę więcej zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Pan prezydent coś będzie chciał dodać? Pan prezydent Brzozowski, tak? Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie Skarado, tutaj przybliżył zagadnienie pan przewodniczący, jeżeli chodzi o uwagi skierowane przez Państwową Straż Pożarną. Z uwagi na kategorię budynku, zagrożenia ludzi, wymagana jest druga klatka schodowa. Stąd jest konieczność pilna wykonania drugiej klatki schodowej z kondygnacji pierwszej. Dziękuję. Dziękuję panu prezydentowi. Proszę bardzo, proszę do głosowania. Wysoka Rado, przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki, przycisk zielony.
Dziękuję. Kto z Państwa jest przeciw, proszę podnieść rękę i przycisk czerwony. Dziękuję. Kto z Państwa się wstrzymał, proszę podnieść rękę i przycisk żółty. Czy Pani Przewodnicząca oddała głos? Dobrze. Jest. Wpłynął. Wszystkie głosy obecnych radnych są. Bardzo proszę o wynik. Wysoka Rada głosowało 19 radnych, 18 głosów za, 1 głos wstrzymujący. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wysoka Rado, przechodzimy do rozpatrzenia projektu.